Czarny, czarny. Elo, elo, z tej strony Kapitan Blady, a dzisiaj sobie ponownie powracamy do naszej ulubionej gry, czyli STP, sekretne laboratorium Huberta Moszki. Ze mną są takie osobistości jak Diabeł, Dobrodziej, Stachy, Huber, Kino, Kiszak, Siema. Narwo, Plaga, Puszysty, Szybo, Strali, czyli kilka osób jest, jak widzicie, i dzisiaj będziemy sobie w to grać. Bierzesz sobie radio do ręki, pod tabem masz ekwipunek i ustawiasz sobie na low range. Ja nie mam ekwipunku. Pod tabem. Kurtabem. Chodź Diabeł, chodźcie tutaj. Halo, proszę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, słuchaj. Cztery, pięć, sześć. Byście poszli. Ja szukam karty. Mam kartę. A co ja mam robić? Bo ja tu z tych stron jestem w tych włochach. Dobra. Ale zajebiście. Ja idę do interkomu i powiem, jak to mniej więcej wygląda, zademonstruję wam to. Ja chcę wiedzieć, chcę powiedzieć dupę przez interkom. Nie. Ja będę pierwszy. No proszę. Nie. To trzeba powagi. Ja wam pokażę, jak to się mówi profesjonalnie przez interkom. Uwaga, nadaje Hubert Moszka, przedstawiciel mobilnej formacji operacyjnej Epsilon 11. Jest to test interkomu, bo chciałem wam zaprezentować, jak to mniej więcej działa. No, więc tak to mniej więcej działa. Pierdolni bąkę przez interkom. Mam pierdolność bąka? Jak mam pierdolność bąka, Diabeł? Psiane, nie mogę wydusić! Jak ty to zamknąłeś, lol? Gdzie wy jesteście? Ja się zgubiłem totalnie. Okej, mamy komputerka, Jeszcze jedna informacja, najprawdopodobniej STP udało nam się wykryć, że jest to SCP-079, sztuczna inteligencja. Zatem macie trochę prościej, ale pamiętajcie, że są dwa STP-ki, więc uważajcie. Ty, no kręcę się w kółko jak debil. Drugi to jest 049. Drugi to jest 049. 049 plaga, plaga. O kurde. O, witam. Uciekaj! Co to jest za dziadostwo? Musimy stąd spierniczać. Tak właśnie spodziewałem. No nie, dobra, najgorzej. Chodź. Na prawo, dawaj. Zamykaj sobie drzwi. Szybko na dół. Jak tu się drzwi za... Biegiem! Biegnij! Na prawo! Na prawo. Jestem przy komputerku, robi coś ty z nim? Ja już odpalam ci go. Zniszczony. Już po wiatrku? Już nie żyje? Już nie żyje. Szybka akcja. Ej, spróbujemy go tu wyminąć, dawaj. Dobra, tak jak Andrzej, nie słyszałem. Dawaj, wymijaj. Ero. To tyle z nas było. Pomijałem, nie? Siema. Siema, witam, gitara, siema. Dzień dobry. Dobre wyminięcie, chłopaki. Dobre wyminięcie. Słyszałeś, jak musimy go wyminąć i nagle wjebałem się w ciebie, po prostu? No było dobrze, mi się podobało. I dawaj. Na lewo, dawaj. Ich. Zombie ich, zamknęli sobie drzwi. Goni ich, nice. No zombiaki, bić ich uważaj tutaj. Uważaj na granat, uważaj, plaga. Aaaa! Dobra, obrywałem, ale żyję. Nie, ja już... Zabił się Hubert. Ja musiałem się zabić, tak. Jak ja zobaczyłem ja jak... wasze ciała, jakby się zabiliście, nie musiałem was dowodzić. Idę! Proszę. Patrzę, wiesz, wchodzę, patrzę, oni wchodzą na Tesla, według mnie mówię, co za debile, nie? I zaraz wchodzę za nimi, też padłem. Dobra, tak się... Ja myślałem, że nie mamy, nie ma... No ty jest Stradi w ogóle, wszyscy kontra Stradi. Ty, poszedł wysadzić placówkę Stradi. Bardzo ładnie, niech giną. No, quality. I pięknie. Podoba mi się. Bo oni są zbyt na dole, to się opierdzielali, to teraz nie giną. Tam skampili, kurde. Alfa, w ciągu 90 sekund. No to był dobry pomysł. Dobra, sytuacja jest krwawa, musimy chyba stąd spadać, co nie? Sytuacja jest krwawa. Dobra, idę. Spadamy stąd, tak, trudno, jak to się mówi. Stoi takie kilka minut zastanowienia, dobra, a dobra, sytuacja jest krwawa. Zombie. Przygotuj się bądź nacelowany, jakby co. Ostrzał ostrzegawczy. Oni nie wiedzą, że to o, dobra, czysto. Chyba idą wyłączyć tego. Którym do wyjścia, tędy? Nie wiem, nie pamiętam. W
tak, zginą tam kulki. Patrzcie, tu zombie zginęło. No właśnie, czemu wszyscy poniebieni na Tesla? No bo wszystkie zombie. Może nie wiem, ale ja... nieważne. Ej, dobra, to jest wie, szybko. To nieważne, nieważne. Szybko, mamy czas. Szybko. O Boże, wszyscy są martwi, co tu się wydarzyło w ogóle? Jaka tu sieka była jakaś? To była jakaś masa, prawdziwa masakra z tego, co widzę. No. Szybko, prowadź się do wyjścia, mamy kilka sekund na tym, żeby się stąd dostać. Będziemy przerwane wtedy. Możliwe, że nie zdążymy. Ja chcę żyć. Szybko. Ja chcę żyć, pamiętaj, jestem tym naukowcem. Proszę. Mamy jeszcze tam parę sekund chyba tego, nie ma szans. Nie zdążą. Nie, zaraz giniemy. Najgorzej, szybko, proszę cię, uratuj mi dupę. Teraz jeszcze mi się zamkną drzwi, patrzcie na to. Chodź, szybko, jedziemy. Może zdążę, przeżyję? Przeżyłem? Nie zdążę. Teraz brama zamknięta. No przecież przejechałem! XD. Jaki lata w danym razu! Nie! Hello. Chodźmy. Hello. Na prawo. Hej! Przyjaciele! Hej! Ważny komunikat. Jestem zamknięty. I lubię placki. Musiałem to powiedzieć. Przepraszam, Kubę. Pozdrawiam mamę, tatę i wujka Zbyszka. Do widzenia. Nie wiedziałem, że interkomu. Dodawanie interkomu do gry to mogła być moja najgorsza decyzja w życiu. Wiesz co? Mujin! Trochę nie mam karty. Dobra, garyzmozie wszechpotężny. O, dziękuję. Zawsze to działa. Tu ktoś zginął jako jakiś naukowiec. Weźmiemy z tej taktyczny piździk laserowy. Właściwie mamy to zarąbiście. Bo czysto teoretycznie mamy tu wszystkie karty. Jakie nas najbardziej potrzebne. Teraz tak, weźmiemy z tej karty na... Weźmiemy z tą kartę naukowca. Znaczy dowódcy. Weźmiemy piździk laserowego. Znaczy tego, wiecie, HIFA zwanego. A tu na dole sobie weźmiemy piździk laserowego i apteczkę. Więc to jest generalnie spoko opcja. Cały personel proszony jest o pozostanie w schronie ewakuacyjnym lub jakimkolwiek innym bezpiecznym miejscu do momentu zakończenia procedury dekontaminacji. Zaczniemy eskortować personel, gdy wszystkie naruszone protokoły bezpieczeństwa zostaną przywrócone. Kurde, to strasznie pomógł mi ten esepek. Nie ukrywam. Coś tu idzie. Oj, idzie. I to są ludzie. Dobra, tutaj. O, ktoś tu wyszedł? Czekaj, chodź się skitramy. Tak, oni tam się kitrają. Ale się przez ten czas skitram przed nimi. Witajcie. Siema, podaje się, nie strzelajcie, jest ludzie, od razu nie strzelajcie. Udał ja. No, to było na tyle. Tak. Na tyle, Eloska.